budynkę Las Kuźniarskich. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. A właściwie dobry wieczór. No to co, już jedziemy z pytaniami, bo widzę, że się pojawiło. Dlaczego okay. W grudniu był tylko jeden live? No w grudniu, bo ostatnia niedziela, pierwsza i ostatnia niedziela miesiąca, no trudno było w Sylwestra robić. W Sylwestra już o tej porze się bawiłem. Dobry wieczór Panie Staszku, co Pan sądzi o wypowiedzi Jana Pietrzaka w telewizji Republika? Cóż, no trochę niezręczna była, nic złego strasznie w niej nie było. Znaczy prawdę powiedział, że Niemcy faktycznie tam dawali do obozów byłych, Dachau na przykład, tam tych imigrantów dawali, to prawda. No. Tylko on to tak ujął, że to takie nie za zręczne było. Tyle. Nie, ja nie mam żadnych tam pretensji. No. Pietrzak ma takie sposoby wypowiedzi niezbyt zręczne czasami, przyznaję. Panie Stanisławie, JKM ma już partię o zaskakującej nazwie Korwin. Ma pan swoją partię, to jasne, ale czy planowana jest współpraca? Wybory do Parlamentu Europejskiego już niedaleko, nie można czekać z wykonaniem. Od razu mówię, moim zdaniem ja, jeżeli miałbym kandydować do Parlamentu Europejskiego, a tak planuję, to tylko i wyłącznie z nazwą Polexit. To może być koalicja Polexit, partia Korwin czy cokolwiek innego. Może być, ale Polexit jest ważne. Dlaczego? Każda inna partia w tej chwili, typu Korwin czy coś takiego, to jest jakby druga konfederacja. To jakby konkurencja dla konfederacji, bo konfederacja poszła w taki mainstream, w środek, prawda, jakoś tak nagle ta Unia jest całkiem dobra, podatki nie takie złe. Ale ja nie chcę rozbijać głosów, żeby było, że tutaj jak dwie konfederacje są czy tego typu rzeczy, nie? Bo to nie ma szansy na wygranie po prostu i to jest choćby jedna z głównych przyczyn. Natomiast Polexit, partia, niesie w sobie potężny potencjał. Od razu w nazwie daje informacje, jak jesteśmy ustawieni, o co nam chodzi, prawda? Zarejestrowanie partii Polexit, ogólnopolskie zarejestrowanie, nie mogłoby przejść bez echa, jeżeli chodzi o media. Nie da się tego schować pod kołdrę. To jest pierwsza rzecz, więc sama w sobie reklama jest potężna. Niepotrzebne nawet są specjalnie plakaty, banery i tym podobne rzeczy, bo na karcie wyborczej każdy będzie miał reklamę Polexit. Więc i na dodatek tego typu nazwa wyraźnie odróżnia nas od tego, jak Konfederacja będzie szła. Nie miałbym przeciwko temu pójść razem nawet z Konfederacją, ale tak nie będzie, bo oni nie będą chcieli, bo musiała być nazwa Polexit. Oni się na to na pewno nie zgodzą. Zresztą w tym kierunku oni w życiu nie pójdą. A ja uważam, że najwyższy czas, żeby tego typu partia wystartowała, żeby Polacy dali swój pogląd na to, co się dzieje w tej chwili, co z tej Unii Europejskiej, co złego do nas przychodzi. I to jest ogromna szansa. I bezwzględnie powinno to być. I dlatego też prosimy o ludzi w Polsce, o współpracę, bo nie obawiam się nawet za bardzo o wynik takich wyborów z nazwą Polexit. Moim zdaniem byłby zwycięski, no w miarę zwycięski. Natomiast obawiam się tylko i wyłącznie o to, czy potrafimy się zarejestrować jako partia ogólnopolska. No to jednak trzeba te podpisy pozbierać i tak dalej. Więc wszyscy, którzy chcą nam pomóc, czy chcemy założyć jakieś struktury z tym związane. Być może na stałe, bo liczę na to, że
to będzie początek przyszłych zwycięstw. Taki start do potem Parlament Polski i tak dalej, ale w tej chwili jest idealny moment do tego, żeby wystartować w Parlamencie Europejskim. I każdy, kto zechce nam pomóc w zbieraniu podpisów, w stworzeniu struktur, być może w kandydowaniu również, bo też chętnych zaprosimy, to prosiłbym, na pasku piszę właśnie tutaj dołączonym, żeby się zgłosił do tego, na to hashtag rzecz. My się, jak zbierzemy pewną pulę ludzi, odezwiemy się i będziemy próbowali stworzyć strukturę do zbierania podpisów. Mam nadzieję, że to wyjdzie i tak jak powiedziałem, chętnie współpracuję prawie z każdym, no kto oczywiście sensownie myśli, bym współpracował, ale szansa na zwycięstwo daje tylko i wyłącznie w nazwie Komitetu Wyborczego nazwa Polexit. Dobry wieczór. Co pan myśli o tym, aby opłaty na przykład do wspólnoty mieszkaniowej prąd, wodę, gaz obciążały mieszkanie, a nie właściciela, więc w najgorszym razie groziłaby utrata mieszkania? Znaczy, moim zdaniem to jest wcale niepotrzebne. Prawo nasze jest kretyńsko skonstruowane w ten sposób, że mieszkańcy mają 1000 razy więcej praw od właściciela. Zostało zmarnowane w ogóle pojęcie własności. Gdyby i normalnie mógłby być właściciel obciążany i tak powinno być i prawidłowo by to było, gdyby tylko nie te głupie przepisy, które pozwalają w tej chwili ludziom, którzy gdzieś u kogokolwiek zamieszkają, to mogą mieszkać w nieskończoność kosztem właściciela, on musi te opłaty robić i tak dalej. Wina skonstruowanego bandyckiego prawa. I w chwili, gdy jest to prawo, to lepsze jest to rozwiązanie, które w tej chwili pan podał, aniżeli obciążanie właściciela. No lepsze, no bo obciąża mieszkanie, prawda? A czy no też, wiecie państwo, no dalej ktoś może mieszkać, jak nie jego mieszkanie, też nie będzie płacił. Właściciel go też nie może wyrzucić, w końcu właściciel traci mieszkanie. Więc to jest też wylanie trochę tam kota razem z kąpielą. I nie rozwiązuje problemu. Dlatego wydaje mi się, że jedyne co zrobić, to trzeba przywrócić normalne pojęcie własności i prawa do własności, a nie wspomagać po prostu złodziei, którzy okradają właścicieli, oszukują. No i tyle. Czy dzwonienie na policję, że pijany kierowca jedzie zygzakiem, jest dla pana kapusiostwem? Jest. Nie z kapusiostwem. Nie wnikam, nie mówię pejoratywnie aż tak strasznie na ten temat, bo bywają przypadki, gdy ktoś zagraża innym i warto wtedy zainterweniować. Natomiast byłbym z tym bardzo ostrożny. To pojęcie z zygzakiem, wiecie państwo, no pewnie jak ktoś się odbija od ściany do ściany, no to pewnie już daleko nie dojedzie, nie? No to ten, ale jak każdy donos jest kapusiostwem, no to sama nazwa jest, prawda, w sobie ma element wiedzy na ten temat, że to jest kapusiostwo. No. Ja byłbym bardzo ostrożny, ja jestem przeciwny wszelkim udomościelstwu. Poza skrajnymi przypadkami, kiedy no, muszę ratować jakichś ludzi, no to wtedy tak. Czy podatek pogłówny byłby lepszy niż PIT, ZUS, VAT, CIT i tak dalej? I tak dalej. Ile powinien wynosić i czy powinny istnieć ulgi, zwolnienia dla emerytów, studentów, kobiet w ciąży, rodzin wielodzietnych? Wiecie panie, no podatek podgłówny oczywiście jest niezwykle prosty w poborze. Nie ma kosztów jego poboru, więc pewnie pod tym względem jest lepszy. Ale jak wszystko ma swoje wady. No, problem z tym, że znowu wracamy do istniejącego prawa. To, co teraz zostało rozbudowane, czyli podatki te wszystkie dochodowe, VAT-y, te wszystkie nałożone na te od ceł po wszystkiego rodzaju te różnego rodzaju opłaty tam mocowe, przejściowe, duperele i tym podobne rzeczy. Tego jest setki po prostu. Rozbija państwo, po prostu uniemożliwia funkcjonowanie przedsiębiorcom, wymusza potworną księgowość, normalnym ludziom prywatnym robi ogromny kłopot i zniechęca do pracy tak naprawdę. Więc przy istniejącym durnym prawie pewnie podatek pogłowny byłby lepszy. Tylko, że znowu wracam do tego, że
łatwiej byłoby, być może, jak możemy zrobić podatek główny, a tamte zlikwidować, to równie dobrze można część tamte zlikwidować, a część uprościć i byłaby załatwiona sprawa. Bo to jest jak to zwykle skutecznie walczymy, dzielnie walczymy w socjalizmie z problemami nieznanymi w innych ustrojach. Nie? No to jest właśnie to, nie? I podatek pogłówny ma swoje zalety, ale ma też swoje wady. No, nie zamierzam określać tu wysokości tego podatku pogłównego. Nie chcę się angażować w coś takiego. To jest sprawa technikalia. My, jeżeli uznamy, wyliczamy budżet. No, osobiście uważam, że w tej chwili budżet państwa ze względu na swój potworny socjalistyczny, socjalny charakter, ze względu na swój na biurokratyczny charakter, i chęć utrzymania władzy przez rządzących jest tak na oko pila ze drzwi ze 50 razy za wielki. 50 razy, nie 2 razy. Więc gdybyśmy najpierw określili, do czego ma służyć budżet, gdzie państwo powinno ingerować i funkcjonować, a gdzie zostawić wolność obywatelom, to co była mowa o tej własności wcześniej i tak dalej, i określili wysokość tego budżetu, na przykład te ileś tam razy mniejszy, to wtedy można wyliczyć według tego podatek pogłówny byłby bardzo niewielki. Co do, znowu jak zaczniemy rozróżniać, kto ma ile lat, czy jest studentem, czy emerytem i tak dalej, wracamy znowu do tego powoli nawarstwiającej się biurokracji. Więc ostrożny byłbym, bo podatki tylko proste są i jednolite są sensowne. Ale tak jak mówię, najpierw trzeba by określić, żeby państwo przestało być takim ohydnym tworem, który w tej chwili jest biurokratyczny, biurokratyczno-socjalnym, prawda? Gdzie ludzie patrzą się na państwo, jak im państwo coś nie da albo coś im nie każe, no to są bezradni, bo tak zostaliśmy wychowani, prawda? Trzeba to zmienić. Polska, jak się ma rozwijać i gospodarczo, i wolnościowo, to nie może tak to trwać. Ten budżet ma być wielokrotnie zmniejszony i wtedy można się zastanowić, czy zostać na tych kilku najprostszych podatkach, a część polikwidować, czy zamieniać na pogłówny. Ale pierwsza rzecz to jest zlikwidować tą nadbudowę potworną, biurokratyczno-socjalną. Co uważa pan o artykule 207 Kodeksu Karnego, znęcanie się? Nie pamiętam go dokładnie, jak on jest opisany, także no źle mi to, jakby mi ktoś przeczytał albo napisał ten artykuł. Pewnie to jest ten jakiś, no, setki artykułów tam jest. Nawet to prawo karne też jest przesadnie rozbudowane. Przez to każda sprawa w sądzie trwa latami, więc nie istnieje praktycznie prawo. Lepsze złe prawo niż takiego, którego nikt nie zna i nie rozumiem. A to nawet jak widać, nawet ja dokładnie nie pamiętam tego artykułu akurat 207, nie? Pewnie, że jeżeli tam zapewne jest coś na temat znęcania się, nie wiem o co chodzi, czy nad ludźmi, czy nad zwierzętami, czy może coś głupiego napisanego, bo tam jest pełno głupich rzeczy. No. Jeśli to chodzi o to, że jakaś tam kara jest za znęcanie się nad kimś, nie wiem jeszcze w jakiej formie, no to być może ma sens, a być może jest głupio napisany i nie ma sensu. Nie umiem odpowiedzieć. Najserdeczniejsze życzenia świąteczno-noworoczne. Życzę panu dużo zdrowia i siły w walce o wolną, bogatą i niepodległą Polskę. Serdecznie dziękuję. No nie będę przepraszał, ale faktycznie sam nie złożyłem życzeń wam, państwu. No więc ja, przypomniał mi pan i upomniał mnie. Pani Dominika. Pani mnie upomniała, więc ja nawzajem składam przede wszystkim pani, no bo bardzo mi miło, że pani pamiętała o mnie. No ale i państwu wszystkim składam szczęśliwego nowego roku, a przede wszystkim roku, mało ma wiarę w to, w którym Polska będzie bardziej normalna. Czy według pana lewica za czasów Piłsudskiego była zupełnie inną lewicą niż teraz? I co pan myśli o samym Piłsudskim? No pewnie, że była inną lewicą, to poza wszelką dyskusją. Lewica w okresie międzywojennym tak swoją drogą była bardziej patriotyczna niż dzisiaj, bo dzisiaj lewica kompletnie nie ma, Polska dla niej, Polskę ma głęboko w tyle, obecna lewica, więc od tego, to pierwsze, co ją wyróżniało, prawda? Inna była też sytuacja gospodarczo, taka wolnościowa i troszkę o inne rzeczy walczyli, prawda?
w niektórych rzeczach ostrzej, a w niektórych rzeczach w ogóle nie pomyśleli o głupotach, które obecna lewica głosi, prawda? Także o tych bardzo głupich rzeczach nie myśleli, bardziej myśleli rzeczywiście o sprawie robotników, ludzi, prawda? Też w głupi sposób to próbowali rozwiązać, ale obecna lewica jest bardziej, można powiedzieć, cywilizowana i bardziej głupia. Wbrew pozorom nie są to sprzeczne dwie rzeczy. Tyle mogę powiedzieć. A Piłsudski, cóż, no przecież to był lewak. On był, sam zresztą przyznał się do tego, że tam z tego czerwonego tramwaju wysiadł na przystanku Niepodległość, tak jak to ogłosił. Był lewakiem, przestał być rzeczywiście lewakiem. Przeszedł na pozycje rzeczywiście bardziej prawicowe, ale elementy te lewicowe mu zostały. Nie szanował wolności obywatelskiej wystarczająco dobrze. Bardzo uważał, że on i jego kumple, no bo to cała ta sanacja, jego kumple mają prawo być ważniejsi i lepsi od reszty i mogą reszcie nakazać, co mają robić. I mogą zmusić resztę do wszystkiego. Tak uważał i to zostało mu z lewicowych poglądów starych. Dlatego, jeżeli chodzi o Piłsudskiego, doceniam wiele jego rzeczy, ale ja już nie, jak wisiało u mnie po piersie swego czasu Piłsudskiego na ścianie, już nie wisi, o tyle mogę powiedzieć. Ostatnio oglądałem pewien program interwencyjny o mężczyźnie, który w wieku 6 lat został zdiagnozowany przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną jako niepełnosprawny intelektualnie w stopniu znacznym i tym samym trafił do tak zwanej szkoły życia. Po 26 latach okazało się, że jest sprawny intelektualnie. I co pan o tym sądzi? Co o tym sądzę? No, sądzę o tym, że zawsze miałem ograniczone zaufanie, a właściwie całkowity brak zaufania do wszelkiego rodzaju badań psychologicznych i władzy państwa, bo w tym momencie edukacji, czy tam sądów, czy czegoś takiego nad ludźmi. Lepiej by mu było, gdyby nie był nigdy diagnozowany i gdyby to rodzice, jego otoczenie na niego wpływało i decydowało, do jakiej szkoły chodzi albo co robi. Prawdopodobnie by się tak nie stało. Niestety poszliśmy za zachodem, tak zwanym, w kierunku tego, że nad nami władzę przejmują różnego rodzaju takie organizacje, takie udające pomoc psychologiczną, które mają dotacje rządowe, ale tak samo różnego rodzaju instytucje państwowe, typu lekarskie, przejmują nad nami kontrolę i decydują o tym, czy jesteśmy głupi, czy mądrzy i jak się mamy uczyć. Niestety tak jest. A tego w ogóle nie powinno być i państwo, ani żadna władza nie powinna się do tego wtrącać. Tylko tyle i wtedy nie byłoby tego typu problemów. Które ministerstwa powinny pozostać, które zostać przeniesione na poziom samorządów, a które przestać istnieć? Zawsze uważałem, że tych ministerstw jest kilka razy za dużo. Są pewne rzeczy, którymi musi się zająć państwo, których nie można przekazać na samorząd, ani nawet nie mogą prywatni ludzie powiedzieć, że nie powinno być w ogóle tego typu tutaj władzy państwowej. Ja nie jestem anarchistą, uważam, że pewne rzeczy powinny być. Więc pozwolę sobie wymienić. Ministerstwa, od razu będzie kierunek, o jakie działy mi chodzi, nie? Ministerstwo Ochrony Środowiska, moim zdaniem, powinno być. To jest rzecz, którą ani firmy prywatne, ani prywatni ludzie tym się nie zajmą. Musi być, to jest zgodnie z tym, że wolność mojej pięści, powinien mieć wolną pięść, ale ograniczoną bliskością cudzego nosa. To jest właśnie to ochrona środowiska. I tu państwo powinno mieć prawo do ingerencji w sprawy ochrony środowiska i powinno to robić. Ministerstwo Wojny, czy jak go zwał, prawda, Obrony Narodowej, nieważna nazwa, wiemy, o co chodzi. Powinno być, ponieważ musimy mieć możliwość bronienia swoich granic i swojego państwa. Powinno być Ministerstwo Skarbu. Skoro jakieś państwo jest i jakieś finanse są, to też powinien ktoś to umieć rozliczać, ktoś powinien wyliczać, gromadzić, tworzyć budżet. Więc Ministerstwo Skarbu również.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Musimy się kontaktować za granicą, nie jako osoba prywatna, pojedyncza, nie jako firma albo samorząd, tylko jako państwo. Więc to też powinno być. Te kilka ministerstw, które wymieniłem, no jest to pewna baza. Zastanawiałem się zawsze, czy potrzebne jest w ogóle Ministerstwo Sprawiedliwości. Tu mam wątpliwości. Być może, nie będę awanturował się, jak będzie Ministerstwo Sprawiedliwości, nie będę się awanturował, jakby go nie było. Daję tu przykład. I nie wiem, czy nie wymieniłem wszystko, co bym chciał, żeby było. Resztę bym wywalił po prostu na zbity pysk. Przepraszam za kolokwializm. Od Ministerstwa Edukacji po wszelkiego rodzaju tam Ministerstwa Zdrowia i tym podobne rzeczy. To po prostu bym to powywalał i tyle. I uprościłbym państwo. Czy według pana ułaskawienie Wąsika i Kamińskiego jest prawnie wiążące? Wiecie państwo, no ja też czytałem, no, akurat ponieważ no, interesowałem się tym i konstytucję, i te opinie prawne różnego rodzaju. I sam mam wątpliwość. Rzeczywiście na dwoje babka wróżyła tutaj. Wygląda na to, że obie strony trochę mają racji. I wygra ten, kto będzie silniejszy. I to wszystko. I tu nic na to nie poradzimy. Nasze prawo jest tak mętnie skonstruowane, że po prostu każdą rzecz można na dwie strony wywlec, prawda? No i tyle. No. Więc nawet tu nie będę się mądrzył, bo uważam, że jak jedna strona swoje racje opisuje, to słyszę, że ma pewne argumenty i druga strona też. Więc po prostu jedne, co tu zostaje, to po prostu ten, że kto silniejszy, ten wygra. Co pan sądzi o systemie podatkowym, gdzie podatki zbierają gminy, a następnie ustaloną część procentową swoich dochodów przekazują jednostkom wyższym i władzom centralnym? Jest to sensowny pomysł. Wielokrotnie o tym była mowa, że to nie państwo ma zbierać, a łaski dawać gminom, bo jestem zwolennikiem przekazania dużej części władzy państwowej samorządom i kompetencji, a najlepiej jeszcze niżej, znaczy rodzinom, prawda? No, im niżej, tym lepiej, prawda? Tylko jak wymieniłem tu niektóre elementy działalności państwa, tymi ministerstwami, powinny zostać w gestii państwa. Więc skoro jestem zwolennikiem przekazywania władzy na dół, a właściwie nie zabierania tej władzy w ten sposób przez jakąś instytucję nadrzędną, no to siłą rzeczy wolałbym też, żeby i podatki były też zbierane na niższym poziomie i dopiero część z nich przekazywana, a nie odwrotnie, bo wtedy gdy jest odwrotnie, to ta zależność w każdej sekundzie może być złamana. Czyli ten, kto zbiera te podatki, ma władzę nad tym, dzieli rząd, prawda? No. Więc zgadzam się i jestem zwolennikiem tej koncepcji. Co pan sądzi o tym, że ktoś może jeździć skuterem 50, a jeżeli będzie jechał skuterem 51, chodzi mi o liczbę kilometrów, pojemność silnika, to może dostać drakońską karę, na przykład wysoką grzywnę. W ogóle powiem, to nie tylko dotyczy tego, ale całego prawa polskiego. One jest skonstruowane w sposób taki właśnie głupi, ja nie lubię tego. Matematykiem jestem, więc tym bardziej to mnie to drażni, że nie ma stopniowania w ogóle żadnego, prawda? Że właśnie jest gdzieś granica, przy której gdzieś się człowiek tam porusza, zwykle, no bo mu tam wygodniej, i mikroskopijne przegięcie tej granicy to jest maksymalna już kara, prawda? Takie brak stopniowania, no. I ja tu się zgadzam, że to jest takie dziwaczne. Powinno być stopniowanie wszelkiego rodzaju kar, obostrzeń i tym podobnych rzeczy, prawda? To jest nawet jak, nawet ten durny socjal, prawda? Że jak masz taki, a taki dochód, to nic nie dostajesz, a tam gdzieś złotówkę mniej, prawda? Dostajesz tyle, że masz więcej od tamtego, nie? No, zwykłe, no takie złodziejskie w tym przypadku, a w innych przypadkach głupie prawa, no i tyle, no. To jest wygodne, tak sobie podać tą granicę. Co więcej, zwiększa to władzę rządu i służb mundurowych, prawda? Jeżeli są takie gwałtowne skoki, bo na tej granicy albo ci da bardzo wielki mandat, albo czy tam wielką karę, łącznie z sądem i więzieniem, albo nic, prawda? No. Także tak jak ukradniesz za 800 zł, 801, prawda, to możesz mieć kilka lat więzienia, ukradniesz za 799 zł, czy za 800 zł, to nawet nie ma sprawy karnej, bo jest grzywna, nie?
Najwyżej. Czy jest pan za 100% prywatyzacją TVP? Czy dopuszcza pan na przykład zostawienie jednego kanału pokazującego obrady Sejmu, orędzie prezydenta, premiera, prezesa TVP? Nie, nie dopuszczam. Uważam, że powinno zostać całkowicie wszystko sprywatyzowane, ale nie potrzeba tu zostawiać kanału, nad którym będzie rządził tam państwo i tak dalej, nie? Od tego Sejm, państwo w dowolnej stacji ma moc prawną i sprawczą ustawą, prawda? Może wprowadzić nakaz transmisji Sejmu na każdej stacji, albo sprzedaż telewizji polskiej z tak zwaną może złotą akcją dla państwa, paliabi, jak to nazwać, z prawem, który zostaje na przykład, nie? Ten, kto kupi, w chwili kupienia, z licytacji choćby ustnej, prawda? Kto da więcej, ten przejmuje cały majątek telewizji, częstotliwości i wszystko i tak dalej, ale ze świadomością tego, że będzie musiał transmitować się tam na przykład Sejm, albo na przykład raz w tygodniu zostawić godzinę czasu na orędzie tam państwa, czy tego typu rzeczy, nie? Jakiejś symbolicznej ilości, ale na przykład sprzedaje się tą telewizję z takim zastrzeżeniem i już. Załatwiona sprawa. Państwo nie rządzi telewizją, ma zabezpieczony czas. Dzięki temu tam była niższa cena za sprzedaż telewizji, ale minimalnie, prawda? No, załatwiona sprawa. Po cholerę zostawiać pod władzą urzędników państwa jakiś kanał, który oczywiście potem będzie rozbudowywany, który potem będą się premierzy pokazywali, wojewodowie i przed wyborami zwłaszcza i tak dalej, nie? Nie, powinno być tak, jak powiedziałem. W końcu w taki sposób sprzedana Telewizja Polska. Co pan sądzi o zgaszeniu Hanuki przez Grzegorza Brauna? No tylko tyle, że nie umiał się dobrze posługiwać gaśnicą. Właśnie poza tym to nie mam do niego specjalnych pretensji. No i tyle. Jego argumenty zresztą późniejsze, takie no troszkę mętnie mówione, ale niektóre miały rację. Rzeczywiście jest to, historia tego święta jest mętna. No bo jest to rzeczywiście święto tak naprawdę wychwalające wymordowanie wszystkich mieszkańców Jerozolimy, nie? Kobiet, dzieci, starców, wszystkich wymordowali i czczą dzisiaj to święto, cieszą się, że im się to udało, prawda? No coś makabrycznego, prawda? Wymordowanie mieszkańców innej religii, bo to o to chodziło, czy tam narodowości, nie? Tam byli Grecy, różni tam byli, nie? Więc oni to odczczą i my się do tego dołączamy, jeszcze w Sejmie świeczki się pali z tego tytułu, no to ma rację tutaj trochę tak moralnie i merytorycznie Braun, że jak, co to znaczy, żeby w Sejmie coś takiego było i żebyśmy czcili bandyckie zachowanie, czy ludobójcze zachowanie z dawnych lat, no to moglibyśmy każde inne czcić, prawda? No a czemu tam nie ma Buddy, prawda, nie ma tam jakiegoś Kahuni albo tam innych laleczek z Filipin, prawda, siedzących, zawodzących jakichś tam tych, tylko akurat jeden z gorszych rzeczy, gorszych świąt, jakie mogą być, bo chwalenie ludobójstwa jest nieładną rzeczą. Nie? Więc przyznaję uczciwie, że moralnie miał rację, ale też przyznaję, że nie umiał się posługiwać gaśnicą, no i tyle. Czy pana zdaniem dawna Konfederacja Polski Niepodległej ma jakieś wspólne mianowniki z obecną Konfederacją Wolności Niepodległej? Nie, żadnych. Kompletnie nie ma żadnych. Nie ma, nie wiem, czy rozwijać ten temat, ale chyba nie, śladu nie ma, kompletnie nic. Co pan sądzi o programie telewizyjnym 19.30, który zastąpił Wiadomości na TVP1? No więc puściłem ten program. Kilka razy, nawet dzisiaj nawet rzuciłem na niego okiem i stwierdziłem, że podobnie jak poprzedniej telewizji polskiej w 19:30, tej też nie będę oglądał. Ja zauważyłem, tyle. Że ewidentnie tak mówią wolniej, tak bardziej dokładnie, żeby każdy emeryt zrozumiał, co mówią. No więc nie będę tego oglądał. No kiedyś może coś się zmieni, to zacznę oglądać, ale no, nie jestem w stanie tego oglądać. Wiecie państwo, no znowu to samo, no. PiS krzyczał, żeby nie likwidować telewizji. Jak dureń ostatni, no przecież powinien krzyczeć po stracie władzy, żeby likwidować telewizję, żeby druga strona jej nie miała, nie?
No ale oni że nie likwidować telewizji publicznej. No jak głupota, wiadomo. No. Ten, nie? No to oni oczywiście nie likwidują telewizji publicznej. Tam niby jest tam likwidacja, bzdura, wiadomo, że będzie, bo oni, teraz oni przejęli telewizję publiczną i będą robili dokładnie to samo, co PiS. No. Może mniej prymitywnie, o. Ale jeżeli chodzi o propagandę i ten, to będzie taka sama, tylko że może lepiej ujęta, prawda? Delikatniej, nie? Także to sam fakt istnienia tej telewizji pod władzą rządu jest skandalem po prostu. Czy prawo łaski powinno mieć jakieś ograniczenia, aby prezydent nie mógł wypuścić wielu kryminalistów według własnego kaprysu, na przykład członków jego mafii? Cóż, no logiczne jest to pytanie rzeczywiście, natomiast jak to zwykle w życiu bywa, jak zaczniemy dawać ograniczenia, no to zniknie prawo łaski. No. Można dać pewne ograniczenia, że za niektóre przestępstwa nie ma możliwości łaski, ale co to znaczy za niektóre przestępstwa? Znowu będzie, już to sąd wskazuje, stwierdza winę za jakieś przestępstwo, nie? To zawsze może kogoś skazać, niewygodnego politycznie, za takie akurat przestępstwo, za które nie ma prawa łaski. I wtedy znika prawo łaski. Wtedy ten, kto ma władzę nad sądami, tak jak to PiS próbował zdobyć władzę nad sądami, a Platforma próbuje na swoją stronę to przeciągnąć, prawda? Ten, kto będzie miał władzę nad sądami, zlikwiduje prawo łaski prezydenta. Bo jeżeli wprowadzimy, że na przykład za jakieś konkretne przestępstwo nie ma prawa łaski, nie? To kurde, ci niewygodni będą skazywani głównie za to przestępstwo. No i co? Teraz powiemy, że sąd nie ma prawa skazać za to przestępstwo, ja wiem kogo, no będzie skazał z opozycji, nie? Z opozycji dla tego sądu, nie? Więc to życie niestety to nie jest matematyka, nie da się tu prostych reguł zrobić. Swoimi prawami się rządzi, jak raz wprowadzimy wyjątki albo tego typu rzeczy, to one zostaną wykorzystane i całe prawo łaski zostaje zlikwidowane. Więc pytanie, albo jest prawo łaski, albo nie ma. Jak zrobimy wyjątki, to oznacza to tak naprawdę likwidację prawa łaski. Co pan sądzi o przymusowym zamykaniu w psychiatryku po domniemanej próbie samobójczej? Służby mogą uważać czyjeś zachowanie za niebezpieczne dla życia, ale osoba może być przekonana, że przeżyje. Bandyckie zachowanie państwa. Właśnie to, co mówiłem, nadanie władzy różnym organizacjom, różnym pseudomedycznym instytutom, psychologom i psychiatrom, nadanie władzy nad wolnością ludzi. Wiecie państwo, to jest właśnie to, jeżeli ktoś komuś innemu nie chciał krzywdy zrobić, a sobie, to nie mamy żadnego prawa do tego, żeby go z tego tytułu karać, przymusowo leczyć i tym podobne rzeczy. Jak ktoś chce popełnić samobójstwo, to moim moralnym obowiązkiem, a tym bardziej chrześcijańskim, jest namawiać go, żeby tego nie robił. I tak powinno być. I państwo powinno namawiać, żeby nie popełniać samobójstwo. Ale nie mogę mu tego zabronić. Po prostu nie mogę go związać, nie mogę go zakuć gdzieś tam w zakładzie psychiatrycznym, bo w ten sposób jak dajemy taki wyłom, natychmiast wszyscy ludzie tracą wolność. Wszyscy. Bo każdego można udupić w zakładzie psychiatrycznym i tak jest teraz robione. Tysiące ludzi siedzi latami bez wyroku w zakładach psychiatrycznych. Zdrowych ludzi. Tylko dlatego, bo akurat rodzina miała tam lepsze dojścia do lekarzy i załatwiła sobie tam posadzenia kogoś. Dlatego, że ktoś kogoś nie lubił, a miał lepsze koneksje. Mnóstwo takich ludzi siedzi. I każdy z nas jest narażony na to, że można nas zamknąć bez możliwości odwołania się, bez sądu, bez niczego, na lata. Całe życie nam można zabrać. Ta instytucja przymusowego, ja nie mówię o takich, co tam przestępców popełnili, tylko takich, co to właśnie się powie, że on jest dziwny, on jest, prawda, on chciał się zabić albo coś, zamykamy go, prawda, albo jest niepełnosprawny, zamykamy go, nie? To jest jedna z najbardziej podłych rzeczy, jakie wymyśliła cywilizacja nasza. A w szczególności Polska się pod to podpisała. Także wzbudza to we mnie obrzydliwość, można powiedzieć. Ludzi, którzy innym zabierają wolność, na przykład pod pretekstem, że on się może zabić, takich ludzi ja bym niezwykle ciężko ukarał.
Czy pana zdaniem Kosiniak-Kamysz się sprawdzi jako minister obrony narodowej? Kompletnie mi nie pasuje. Jak widzę, jak pamiętam Kosiniaka-Kamysza od lat przecież, nie? I go widzę dzisiaj. Jak sobie pomyślę, że ten minister obrony narodowej, to mnie śmiech bierze. Może niesłusznie, wiecie państwo, no mam subiektywne oceny, ale mnie to rozbawia. No i to cała moja opinia na ten temat. Dobry wieczór. Czy oszacowano koszty 3-miesięcznych odpraw dla kierowców i dyrektorów po każdej zmianie władzy? Co z tą patologią można zrobić? Dziękuję i pozdrawiam. Wiecie państwo, jest ogólnopolskie prawo nie dotyczy bynajmniej tylko tamtych kierowców. No, dotyczy to wszelkiego rodzaju spółek Skarbu Państwa. Nie tylko zresztą, bo to jest ogólne w prawie pracy, prawda? Do prywatnej firmy i tak dalej. No ja... Mnie się nie podoba tego typu zobowiązania, bo to powinno być w umowie wpisane, co się stanie, gdy stracę pracę, nie? Jeżeli w umowie jest zapisane, że dostanę 20-letnie wynagrodzenie, to niech sobie będzie i każdy może to zrobić. Jak jest wpisane, że jak ktoś mnie wywali z pracy, to zero dostanę, ani za jeden dzień, też powinno być. Umowy powinny być święte i tyle. W tym przypadku te umowy to są na bazie prawa polskiego, które wszystkich obowiązuje, no więc ich tak samo, nie? Więc nic tam gorszego nie jest, aniżeli gdzie indziej. Nawet mniej gorsze jest, bo gdzie indziej to prywatni przedsiębiorcy muszą płacić różnego rodzaju odprawy, zmuszeni z własnych pieniędzy, prawda? Inni im zagłosowali, że mają płacić oni, prawda? A tutaj inni zagłosowali ustawą, prawda, że wszyscy mają płacić za tych kierowców, za te państwowe rzeczy, prawda? O tyle jest to lepsze niż to zabranie komuś prywatnemu pieniędzy, nie? Więc nie jest to nic gorszego, aniżeli w innych firmach, w innych przypadkach, gdzie wszędzie tak funkcjonuje. Tyle mogę powiedzieć. Czy kara śmierci byłaby odpowiednia dla terrorysty samobójcy, który jakimś cudem przeżył? Tak. Bo jestem zwolennikiem kary śmierci w jednym przypadku, w jednym jedynym. Za morderstwo z premedytacją. Udowodniony w sposób nieposzlakowy. Czyli gdy poszlakowo, to no to jednak nie, to tylko najwyżej dożywocie. W tym przypadku, jeżeli jest terrorysta samobójca i zabił inne, pod warunkiem, że zabił inne osoby, prawda? No to tak, jeżeli to jest udowodnione nieposzlakowo, że on jest mordercą, bo jest mordercą, zabił z premedytacją, no to tak. Czasem moralnie on może być znacznie sensowniejszy od innego bandyty, który zabił z premedytacją dla pieniędzy, bo on może się mścić za śmierć swoich dzieci i tak dalej. To owszem, trzeba to zaznaczyć, że tutaj moralnie on jest pod tym względem lepszy i skazać go na karę śmierci. Gdyby został pan prezydentem, chciałby pan się spotkać i poprawić stosunki z jego ekscelencją Łukaszenką? Tak. Tak. Bo my nie wiadomo z jakiego powodu od lat postanowiliśmy posponować Łukaszenkę, opluwać go, prawda? On tutaj garnął się do Polski, do Unii Europejskiej, ale my postanowiliśmy go, tak jak mówię, posponować i wepchnąć w ręce Putina. No to nam się w większości udało. Nie wiadomo od kiego diabła i dlaczego. No. A wiecie państwo, tam akurat na Białorusi w przeciwieństwie do Ukrainy, kompletnie przeciwieństwie, szanowane są symbole polskie, szanowana jest historia Polski. Tam restaurowane są nasze znaki, orły w koronie i budynki, pozostałość po dawnej potędze Polski. Dokładnie w przeciwieństwie do na przykład do Ukrainy. I tam bardzo lubią Polaków, jeżeli chodzi o ludzi. Czemu my mamy ich nienawidzieć i Łukaszenki, nie wiem. Przecież skoro tak jest, to za zgodą Łukaszenki, czyli on to podtrzymuje tego typu zachowanie w stosunku do Polaków. Dlaczego my, i to jest osobna sprawa, czysto moralna, natomiast z punktu widzenia polityki powinniśmy go jak najbardziej dopieścić, żeby go przygarnąć, żeby był z nami, żeby Białoruś z Polską się trzymała razem, prawda? No ale nie, postanowimy go opluć, wyzywać, niech idzie do Putina. Durne zachowanie polityczne. Jakie są pana ulubione papierosy? Obecnie palę głównie Dawidowy.
Te takie, te półcienkie, nie wiem jak to nazwać. One są niby cienkie, ale są takie grubsze od normalnych. Te żółte, te złote. No to głównie palę, ale palę Marlboro, palę, no różne. Byleby nie były zbyt słabe. Czy poszedłby pan na wywiad do Jankowskiego do punktu widzenia? Ja poszedłbym na wywiad do każdego miejsca. Nie ma do rzeczy. Jankowski, nie Jankowski, jakby jakaś telewizja SLD była, albo tam gdyby istniały jeszcze PZPR, to też bym poszedł na wywiad. To mój psi obowiązek, skoro ja głoszę pewne teorie i poglądy, przekonać chcę do nich Polaków, to mam obowiązek być w każdym miejscu, gdzie na ten temat mogę powiedzieć. Nie tylko w swoim środowisku, nie tylko tam, gdzie wszyscy tym samym językiem mówią. Nawet prędzej powinien w innym środowisku być. No. Nawet tutaj na Q&A ja może chętnie bym zaprosił kogoś dokładnie z przeciwnej strony, a nie żeby przyszedł tylko ktoś, kto mówi to samo co ja i żebyśmy sobie z dzióbka spijali, prawda? No. Właśnie powinno być to awantury, byłoby ciekawsze. Bezwzględnie do każdego miejsca poszedłbym na wywiad. Czy zgadza się pan z tezą, że postępowania karne w Polsce w odróżnieniu od państw zachodnich odbywają się według modelu radzieckiego? Co by pan zmienił w postępowaniu karnym? Pierwsze, co bym zmienił, to sprawa aresztów. Po pierwsze, w naszym prawie jest wpisane, że no, areszt może być maksymalnie 3 miesiące i nie może go przedłużyć. Chyba, ale jeśli tam coś, to można przedłużyć. Wszystko, co jest przez ale, jest gówno warte, jak państwo wiedzą. W związku z czym areszty u nas można przedłużać w nieskończoność. To jest pierwsza rzecz. I często niewinni ludzie siedzą latami. Naprawdę latami, typu 5 lat, 6 lat. To są ludzie niewinni, czy zgodnie z konstytucją niewinni siedzą 6 lat na przykład, nie? Bo prokuratura bez przerwy wnosi o przedłużenie i nie wolno dłużej przedłużyć, ale jak są ważne przyczyny, można przedłużyć. Więc pierwsze, co bym zlikwidował, możliwość przedłużenia aresztów. Żeby była górna granica, koniec. Albo prokuratura znajduje jakieś, chodzi o oskarżenia, prawda, że musi wnieść oskarżenie, jak nie wniesie do 3 miesięcy, czy tam, to ktoś musi być wypuszczony i koniec. Jeśli jest przekonana o czyjejś winie i takie, no to niech wniesie na tej bazie, która jest, zawsze może uzupełnić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bo to wykorzystuje się ależ w stosunku do setek tysięcy ludzi w Polsce w celach wydobywczych. Oznacza to, że aresztuje się ludzi i oni się wiedzą, że mogą być aresztowani przez bardzo długi czas. I wiedzą, że są w bardzo złych warunkach. Starzy się ich jeszcze gorszymi warunkami. Przyznają się często do rzeczy, których nigdy nie popełnili. Albo inaczej, gorsza rzecz, oskarżają inne osoby, bo tego sobie życzy prokuratora. O rzeczy, których tamci nie popełnili. Ale no, w celach wydobywczych ludzie popełniają różne rzeczy. I to jest straszne, to się w Polsce dzieje. Na dodatek, proszę zwrócić uwagę, że jak ktoś jest przestępcą, zostanie skazany, to żyje sobie w więzieniu całkiem wygodnie. Ma wizyty, ma małe zagęszczenie w celi, często ma wyjścia, prawda, tego typu, ma dobre wyżywienie, a aresztanci, którzy z założenia są niewinni, żyją w znacznie gorszych warunkach. Przecież to jest logicznie to jest nieprawdopodobny skandal. Jak ktoś zostanie skazany, ma żyć w ciężkich warunkach, choćby w kamieniołomie. Ale ktoś, kto jest aresztowany i nie wiadomo, czy jest winny, czy nie, no nie można jego trzymać w kajdanach i, znaczy symbolicznie mówię, prawda? I trzymać go w warunkach urągających człowieczeństwu. A tak w Polsce jest. Aresztanci w Polsce są w znacznie gorszych warunkach trzymani i bardzo długo niż skazani, czyli naprawdę winni. Wiecie państwo, to jest coś tak podłego i tak niewiarygodnego, i jest to rzeczywiście wschodni zwyczaj. Jest to jak pytanie było bardziej zachodni czy wschodni, mówimy o Rosji, to jest to wschodni zwyczaj. Ludzi, których się o coś oskarża, albo których chce się zmusić do tego, żeby innych oskarżyli, można trzymać w areszcie bardzo długo w bardzo fatalnych warunkach. W konstytucji będzie napisane, że on jest niewinny. Gdzie to ma znaczenie? Siedzi w gnoju, w kajdanach w 50-30-osobowej celi, prawda?
jest niszczony przez innych współwięźniów, którzy też pogłupieli w międzyczasie. Nie? To jest najgorsze w Polsce, co jest w kodeksie karnym. A druga rzecz, penalizowano każdy krok naszego życia. Cokolwiek nie zrobimy, to musi się znaleźć winny. Czemukolwiek. Przypadek sprawił coś, musi być winny. Zwykłe zachowanie, które komuś się nie podoba, musi być winny i sądy się muszą tym zająć. W związku z czym nie zajmują się niczym. Poważnymi sprawami się nie zajmują i każda sprawa poważna trwa kilka lat. Czyli nie ma sprawiedliwości, nie ma sądów tak naprawdę, bo sądy nie są w stanie ogarnąć każdej rzeczy, milionów rzeczy, a u nas próbuje się spanalizować i każde zachowanie człowieka. No, coś makabrycznego i coraz bardziej żyjemy w takim kraju, gdzie wiem, że w każdej chwili mogę pójść do więzienia. Cokolwiek nie zrobiłem w tą stronę czy w odwrotną stronę, to podpadam pod karny. Tylko dlatego nie idę do więzienia, bo mnie akurat nie aresztowano albo ktoś jakiś tam, kto mnie nie lubi, nie postanowił mnie aresztować, prawda? Albo nie postanowił mnie oskarżyć. Ale żyjemy cały czas w takim zagrożeniu. Proszę mi wierzyć, każdy z was każdego dnia popełnia, według obecnego kodeksu karnego, popełnia przestępstwo, za które może siedzieć. Każdy. I każdego można w tej chwili aresztować. I zgodnie wróciliśmy do dobrej tezy leninowsko-stalinowskiej, prawda, że na każdego człowieka znajdzie się paragraf. Czy zlikwidowałby pan mandaty za picie alkoholu w miejscu publicznym? Tak. Oczywiście. Bo nie problem jest w piciu alkoholu w miejscu publicznym, tylko zachowanie nieodpowiednie w miejscu publicznym. Mandat powinien, może być, albo tam jakaś kara za nieodpowiednie zachowanie. Jeśli ktoś nie pije w miejscu publicznym, zachowuje się jak pijak, powinien być tak samo traktowany i tak samo ukarany, jak ten źle zachowujący się pijak. A jeżeli ktoś pije na przykład alkohol i zachowuje się w porządku, bo tak bywa, no z jakiej parafii go karać? Dla mnie to jest oczywiste. Można powiedzieć na przykład, że dzieci deprawuje, bo daje zły przykład. Czego zły przykład? Nie, daje zły przykład, jeżeli się źle zachowuje, a nie, że pije alkohol. Bo deprawacja polega na tym, że dzieci widzą, że ktoś pije i zachowuje się potem, przewraca się, pluje, rozbiera się, prawda, żyga, nie? To za takie zachowanie powinien, to jest deprawacja i powinien zostać ukarany. A jeżeli ktoś pije alkohol, przepraszam, siądę przy stoliku albo na ławce, wypiję lampkę wina, czy tam piwo, ale nie klnę, nie wyzywam, nie zaczepiam ludzi, nie? To jakaż to do cholery deprawacja jest? Nie ma żadnej deprawacji. Znacznie bardziej deprawuje jakiś debil, który się źle zachowuje, a jest trzeźwy. Ile pan waży? W tej chwili bardzo spadłem, więc ważę stówkę. Dobry wieczór. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Oczywiście gospodarka. Wejdzie ten debilny KSEF, panie Stanisławie. To jest system e-faktury. A. Krajowy system. Wiem. No wiecie państwo, no ja nie nadążam. Nikt już nie nadąża za zmianami, które są. No. Wejdzie złe, ale pewne elementy zapowiedziane akurat przez Tuska są dobre. Bo wiecie państwo, teraz na przykład płaci się podatek, jak wystawię fakturę, nie? No to ja płacę za tą wystawioną fakturę, nawet jak nie otrzymam tych pieniędzy, nie? Podatek. Zapowiedzieli, że dopiero jak dostanę pieniądze, zapłacę ten podatek, nie? Więc to jest jakby kierunek w dobrą stronę, nie? Zapowiedzieli też, że kwotę wolną od podatku. Tak, wiemy oczywiście i zrezygnują z tego, to jest oczywiste, nie? Więc to prawda, więc pewne zapowiedzi były sensowne. Te e-faktury, one istnieją w tej chwili, e-faktury. W tej chwili jest, tylko sprawa tylko obowiązku albo nieobowiązku. Nie? W tej chwili można wystawić e-fakturę, nie potrzeba papierowej wystawiać i ona jest ważna. Więc to... Problem właśnie w tym, że po co zmieniamy to na obowiązek? W tym rzecz. Jak komuś wygodniej tak, to powinien robić tak. Jak komuś wygodniej tak, to powinien robić tak, bo jak się raz wprowadzi jakiś obowiązek, to za tym obowiązkiem idą różnego rodzaju inne obowiązki, prawda? Jakichś rejestracji, jakichś tam podpisów elektronicznych i tym podobnych rzeczy, nie? I co podnoża koszty produkcji, co zmniejsza naszą wolność. Więc raczej system, który był w sensie, że może być i papierowa faktura, i e-faktura powinien zostać. Mi się nie podoba
zamienienie państwa w ten sposób, nie? Ale kierunek tych zmian, on idzie, to nie jest, on idzie tak naprawdę od takiego demiurgicznego świata, znaczy typu, żeby ludziom odebrać wolność, w sensie zlikwidować papierowe pieniądze, zlikwidować dokumenty, żeby każde zachowanie nasze było śledzone, prawda? Jak kupię dropsy w sklepie, żeby Urząd Skarbowy o tym wiedział, albo jakieś służby, nie? Jak ja zapłacę komuś za posprzątanie mieszkania, żeby Urząd Skarbowy o tym wiedział, sprawa podatków, sprawa tego, żeby zobaczyć, jak ja żyję, nie? E-faktury też jakby malutko, ale wpisują się w ten kierunek, prawda? Kontroli nad ludźmi. No czy i będą tyle. Przedterminowe wybory parlamentarne? Nie. Nie sądzę. Poza jednym wyjątkiem. A no mianowicie, ale to zobaczymy za kilka dni. Mianowicie, nie wierzę w to, dlatego mówię nie, ale teoretycznie ta Izba Nadzwyczajna Sądu Najwyższego może stwierdzić nieważność wyborów. Co wtedy? Ale będzie wesoło. No bo tak, tutaj mówią, że ona nie jest sądem, nie? No ale przecież stwierdzała ważność wyborów dotychczasowych i zostało to uznane. Prezydenckie, inne, prawda, stwierdzała. To 100% sędziowie Kaczyńskiego. No więc dopuszczam, ja już to wiele razy mówiłem, że miejmy to w tyle głowy, że jest taka możliwość. Oczywiście zrobi się z tego nieprawdopodobny chaos, gdyby takie coś nastąpiło. Zamieszki, cokolwiek by nie było, bo nie ma parlamentu, nie trzeba go rozwiązywać wtedy, prawda, bo to nieważne wybory. Nie wiadomo, co by nastąpiło i dlatego nie wierzę, żeby ci sędziowie, mimo że Kaczyński by tego chciał, odważą się na to, więc tego nie zrobią. Jeżeli tego nie zrobią, to nic już innego nie zostanie zrobione. I nie będzie wcześniejszych wyborów. Bo Duda się nie odważy na jakieś hopsztosy tam z udawaniem, że do Trybunału Konstytucyjnego budżet jest rozwiązywanie parlamentu. Tego nie zrobi. Czy pan sądzi o tym, że powstały trzy nowe ministerstwa? Ministerstwo do spraw polityki senioralnej, Ministerstwo do spraw polityki równościowej, czymkolwiek by ono miało być, tak. I jakieś Ministerstwo do spraw społeczeństwa obywatelskiego? Wiecie państwo, no po pierwsze mamy swoich ludzi, którzy muszą gdzieś być ministrami, sekretarzami stanu, urzędnikami. Trzeba swoim ludziom dać miejsca pracy, nie? No więc rozumiecie państwo, no, że to jest potrzebne. Dwa, że przydałyby się akurat takie ministerstwa, bo to są te takie głupsze, takie co to żądała tego lewica i tym podobne, nie? Jakieś tam równości, mowy nienawiści, mobbingu, molestowania i tym podobne rzeczy. Więc one są koniecznie potrzebne, bo to przecież ich elektorat jakieś takie durnoty chce. Więc suma tego, co się dziwicie państwo, to wiadomo było, że będą wprowadzane nowe ministerstwa. No i tyle. No. Każda kolejna władza zwykle rozbudowuje aparat urzędniczy, no bo ma swoich ludzi kolejno, jak oni zatrudniają swoich kumpli, znajomych i tak dalej. Ci kumpli też muszą zatrudnić swoich kumpli, swoich znajomych, swoją rodzinę, nie? No więc nie dziwcie się państwo, jeżeli mamy taki ustrój, w sumie w tej chwili już socjalistyczny, to tak będzie szło, no. Póki taki ustrój nie zeżre samego siebie do końca, nie zdechnie, a ze względu na rozwój technologiczny to się może długo przedłużać, no bo tam łatwiej zdobywać jedzenie i kopaliny, prawda? I tym podobne rzeczy. No to póki nie zeżre, to będzie się rozrastał. To taki rak. Nie da rady. No, jeżeli zgadzamy się na taki ohydny ustrój, to nie dziwmy się, że on się rozrasta i potem się dziwimy. Więcej ministerstw. No, co się pan dziwi, to było oczywiste, że one będą. Czy jest szansa na powrót do polityki Stefana Oleszczuka i Andrzeja Pacieja? Andrzej Paciej, czy chodzi o Andrzeja Pacieja z Nowego Sącza? Tak, się domyślam. Ale nie wiem, jaką ze mną jest pan Andrzej Paciej i rozumiem, że to my razem jakąś politykę prowadzimy, a czy jako rządzący nie byliśmy dopiero przy wielkiej władzy. Czy jest szansa? No Leszczuk, wiecie państwo, jak ja byłem wiceprezydentem Krakowa, no jedyny moment, kiedy miałem władzę wykonawczą, nie?
no to do, wszystkie te rzeczy, co tam w Kamieniu Pomorskim pan Leszczyk robił, no to ja to w Krakowie zostało zrobione, prawda? Niektóre prawa do dzisiaj funkcjonują, ale już bardzo niewiele. Więc da się, zwłaszcza na lokalnym szczeblu, czasem wygrać i wprowadzać taką politykę. Ale po to, żeby ogólnopolsko ją wprowadzić, tak w tym kierunku, no to potrzeba no, zmiany wyborczej, no i po prostu. No i wiecie Państwo, całe życie próbuję pójść w kierunku, żeby dało się to zrobić, bo dzisiaj się tego nie da zrobić. Przy obecnym Sejmie, przy tym, to nie ma możliwości. Stąd między innymi ta próba, może rozpaczliwa, ale moim zdaniem pierwsza, która miałaby szansę na skuteczny wynik w przyszłości, tego startu polexitu, prawda? Bo to nie jest tylko sprawa polexitu, ale to jest sprawa też pokazania pewnego kierunku tego, którego głoszę, prawda? Gdyby to się rozwinęło i poszło w górę, to być może za 4-8 lat można by coś odwrócić. Można by, ale czy się da, to nie wiem. Dzisiaj się nie da. Nazwa polexit wielu głosujących może odstraszyć, co nie? Tak, może odstraszyć. Ale też wielu głosujących może przyciągnąć. Co nie? Kiedy państwo powinno ingerować w decyzje rodziców dotyczące dzieci, a kiedy nie? Przykładowo w brak zgody rodziców na operację ratującą życie. No akurat podał pan rzeczywiście przykład kłopotliwy do oceny. W większości przypadków ja jestem zwolennikiem, żeby państwo się odczepiło od rodzin i od, prawda, do wychowania, do klepnięcia w tyłek, tego typu rzeczy, państwo nie powinno się w ogóle w to mieszać. Nie? Natomiast gdzie po drugiej stronie skrajność jest, no jeżeli facet bierze i na przykład odcina głowę synowi, nie? Zabija go, no to jest to morderstwo, bo życie, pewne prawa, które są naturalne, prawda, prawo rodziców do wychowania dzieci, prawo do wolności tego typu, jedne są bardziej nadrzędne, drugie mniej podrzędne, prawda? Prawo do życia jest prawem nadrzędnym i w tym przypadku jest ważniejsze, aniżeli władza rodzicielska. Dlatego dziecka nie wolno mi zabić. Nie wolno było zabić w Rzymie niewolnika również, prawda? To do tego państwo ma prawo się wtrącić i skazać mnie za to, że zabiłem swoje własne dziecko. O ile zrobiłem to celowo, prawda? W przypadku, to co pan powiedział, najtrudniejszy chyba przypadek, jest, ja się nie zgadzam na zasługę krwi, która ma ratować dziecko. Problem jest z tym, zwykle z oceną, lekarz mówi, że jakieś działanie poprawi życie dziecka albo uratuje mu życie. Inny lekarz powie, że nie, że jest odwrotnie. Rodzic może uważać, że jest inaczej. Powinno jednak to w dużej części zależeć od decyzji rodzica i jak mówię, ponieważ to jest życie, a nie matematyka, nie ma tutaj twardej granicy. Jeśli są oczywiste sprawy, że brak danej operacji oznacza śmierć dziecka, czy tam ciężkie kalectwo, a operacja prawie na pewno go uratuje, w tym przypadku rodzic nie powinien mieć prawa zabronienia tej operacji. Ale problem diabeł tkwi w szczegółach. Kiedy ocenimy, że to jest takie pewne? Medycyna nie jest matematyką, jak jeszcze raz powtarzam, jak i całe nasze życie. Więc tu powinno być pewne płynne przejście. No i niestety należy to do oceny sądów. Które też niestety z matematyką wiele wspólnego nie mają. I nie uciekniemy przed tym, bo nie żyjemy w raju i nie potrafimy jednoznacznie tego typu rzeczy ocenić. Ale jeżeli byśmy powiedzieli, dali takie założenie, że wiemy, że ta operacja komuś ratuje życie i dziecku, a rodzic się nie zgadza na tą operację, to wtedy rodzic nie ma prawa się nie zgodzić na tą operację. O ile takie coś wiemy. Co pan sądzi o panu Kąckim? Wiedziałem, że się o to zapytacie. Co mam sądzić o panu Kąckim? Niewiele o nim mogę sądzić. Prywatnie go specjalnie nie znam. Poza tym, że tam ze mną jakiś wywiad robił, prawda? Próbował wyciągnąć ode mnie jakieś informacje niedobre, na przykład o Korwinie, ale nie udało mu się.
Więc prywatnie go nie znam. Jako publicystę, jako takiego, co pisze reportaże albo książki, też go niespecjalnie znam, bo nie czytam za bardzo. On był związany z Wyborczą, a to jest dla mnie odległa dziedzina, której kompletnie nie znam. Nie czytam tego, bo nie mam czasu na, wiecie Państwo, na czytanie rzeczy, które mnie nie przyniosą żadnego, nie tylko korzyści, ale wiedzy nie przyniosą mi żadnej. Ja tylko same złe nawyki mogą dać. Więc go nie znam. Nie znam jego twórczości, ja nie znam tego. Jedyne, co słyszałem do teraz, że tam jakieś kłopoty, bo się gdzieś obnażał, czy coś takiego. A jeśli tak, to lata mi to koło nosa, czy się obnażał, czy nie. Są prywatne sprawy między nim, a tym, przed kim się obnażał. Dlaczego ja jako polityk mam się do tego wtrącać? To są małe, prywatne sprawy. Co do Denkącki jest prezydentem Polski, żebym na mój honor ma działać, czy odwrotnie mnie reprezentuje. On mnie nie reprezentuje. Co on sobie prywatnie tam robił? Jak komuś się podobało, że się obnażał, to ich sprawa. Bardzo dobrze. Jak komuś się nie podobało, to niech się skarży, no, prawda? Że go to tam odbulwersowało i tak dalej. Dlaczego się ma tym prasa zajmować w ogóle? Czemu się ludzie mają tym zajmować? Ktoś się ma ochotę tym zajmować, niech się zajmuje. Niech czyta o tym i tak dalej. Ja nie będę. I to by było na tyle. Ja bym tylko jeszcze przypomniał, że cały czas wyświetlał się na dole pasek. Tam jest taki adres internetowy do rejestracji do ruchu hashtag rzep. Jeśli ktoś chce dołączyć, no to zapraszamy. Wiecie Państwo, tu wiele rozmawiamy o tym, jak w Polsce jest, czy dobrze, czy źle. No, jest próba zmontowania czegoś, co może pójść w kierunku takim, o czym tu wszyscy rozmawiamy. Sprawa tego startu jako początek. Polexit do Parlamentu Europejskiego i chyba czujecie Państwo, że to jest być może jedyna okazja. Także no, prosiłbym o jakieś zmobilizowanie się, danie znać, danie kontaktu, zarejestrowanie się na tej stronie, bo dzięki temu będziemy mieli kontakt, nie? I to teraz, bo zarejestrowanie się na 2 miesiące przed wyborami to już za późno, to już my nie będziemy wiedzieli, że mamy ludzi. Także to albo teraz, albo nigdy, bo mamy zbudować strukturę. No. Nie wiem, czy nam się to uda. Jak się nie uda, to nie będziemy zarejestrowani, prawda? A jak się nam uda zarejestrować, to wygramy. Od razu mówię. Dziękuję bardzo Państwu.